Halo, cześć, witam serdecznie, tu znowu ja. No, ponuracko, rozburacko dzisiaj. Śnieg leży na drzewie, rzeczywiście. Zima dopadła wszystkich, nawet tu u nas, gdzie stosunkowo od paru dobrych lat rzadko pada śnieg, a już pada, to bardzo minimalne szanse, że się utrzymie. No i zaskoczyła po raz kolejny zima kierowców. To jest nieprawdopodobne, co się dzieje, ile wypadków i w ogóle wszystkiego. Na szczęście my opon jeszcze nie zmienialiśmy na wiosenne, no bo wiadomo, jest kwiecień i później są jeszcze zimni ogrodnicy. Nie chcę być tu przesądna, ale coś tam gdzieś tam w tych powiedzeniach babcinych jest. I tak, wczoraj pozwoliłam sobie nakręcić małego shorta z pewną kawą. Także udało nam się tą kawę kupić. Właściwie mój teść ją przywlókł. I powiem tak, dzięki Tomi 7-6, że poleciłeś nam tą kawę. Powiem tak, zapach super. Nadaje się też na kawę kuloodporną. I w smaku jest bardzo, bardzo dobra. Także godne polecenia. Jest bardzo dobra. Jest godzina 10:52, trochę późno piję kawę, ale jest weekend i trochę pozwoliliśmy sobie. W sumie ja tak długo nie spałam, ale pozwoliłam sobie tak poleżeć w łóżku, przejrzeć pewne rzeczy, vlogi, nie vlogi i tak dalej, bo miałam trochę z tego tygodnia jakoś brak sił, brak czasu, brak wszystkiego. Po prostu ostatnio czułam się tak. Może spowodowała to właśnie ta zmiana pogody, ta drastyczna zmiana pogody i mój organizm gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo mocno to odczuł. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Z takich fajnych rzeczy to Kaspi miał, w sumie ma w tym roku jubileusz szkoły. Chyba w czerwcu bodajże będzie duża impreza w jego szkole, ale w każdym razie mieli w tym tygodniu taki projekt, trochę taki tydzień projektowy, który mówił o tym, jak historia jego szkoły przebiegała gdzieś tam. No i takie specjalne zajęcia mieli. No i trochę było powrotu do lat 90. Przebrali się za takich, dzieci się przybrały za takich coś a la hippisi, coś takiego. W takich klimatach mieli takie małe party. Każdy sobie wybrał loda, jakiego chciał, bo jedli lody. No i robili w ostatnich dniach te koszulki, co się gumkami przywiązywało. Potem wam pokażę, bo Kacper ją nosi, nie chce jej ściągnąć. No. I powiem tak, to tak by było z takich miłych rzeczy. No i zdróweczko, jak to mówi Tomi, styk puk kubeczkami. Ale kawusia dobra, powiem szczerze. No i zima nas zaskoczyła. Co mnie zaskoczyło również z takich mniej miłych rzeczy, to czytam wiadomości, no i było coś takiego. Był temat, od przyszłego tygodnia w Niemczech podwyżki, już Aldi zapowiada, że będzie podnosić ceny produktów. I to będzie od produktów mlecznych, czyli sery, inne tego typu sprawy, po przede wszystkim mięso, już mi się ostatnio obiło o uszy, że mięso będzie podniesione również i będzie to od 30 do 50% podwyżki w sklepach. To się w głowie nie mieści. Racjonowanie żywności to już jest
norma, gdzieś tam olej. Widziałam dzisiaj artykuł, że Edeka czy jakiś sklep postawił olej za szybką w tam, gdzie jest regał z drogimi alkoholami. To jest tak, jak ala papierosy otwierają, nie? No to postawili olej za taką szybką. W penę wczoraj oleju nie widziałam. Akurat nie smażę na oleju, ale jeśli chodzi o frytki, to już przerzuciłam się na frytki piekarnikowe. I to już od dawna, to nie jest tak, że to, że oleju brak, to już się przerzuciłam na frytki piekarnikowe, nie. Frytki w piekarniku piekłam od dłuższego czasu, od zeszłego roku bodajże. Nie lubię frytek z oleju osobiście. No. Tak. Trochę zaskakujące, ceny bardzo poszły do góry. Jak patrzę i przechodzę po tych regałach, to naprawdę zobaczyłam wczoraj. Oczywiście chodzę po regałach promocyjnych, bo tam jest, tam jeszcze się opłaci kupić to czy tamto, nie? Ale zauważyłam, że chciałam sobie wczoraj w ogóle mięso wołowe na zupę kupić. Narosło, moi drodzy. I nie było. Były same steki, ale jakiegoś takiego mięsa narosło. Nie było, jak zawsze było. Wczoraj patrzę, nie ma. No to mówię, no fajnie, nie? Powiem tak, a propos papieru toaletowego, jeszcze gdzieś tam u nas w DM-ie jest. Także nie ma problemu z tym. Są produkty, które są produkty, których po prostu gdzieś tam nie ma. Mąkę wczoraj widziałam jeszcze. Na razie jeszcze mam mąkę. Ostatnio jakoś tak mąki i tłuszcza specjalnie nie używam. Nie wiem, spróbuję coś znaleźć. Może się coś upiecze, zobaczymy. Może coś ciekawego dzisiaj zrobimy, może coś w ogóle będziemy ciekawego robić, nie wiem, nie mam pojęcia, ale na pewno coś będziemy robić. Tak zapowiadam ten weekend, bo mąż śpi po pracy, musi trochę odpocząć, a tutaj trzeba Kaspiego trochę zająć czymś ciekawym. Na placu zimno, no i co mogę powiedzieć, wczoraj byliśmy w Gummersbachu. Na chwilę w galerii zobaczyć, tak sami, bo mówię, rzadko mamy tak czas wypaść razem gdzieś tam. No i po drodze wypiliśmy sobie kawę, no i chcieliśmy wyjść do Saturna, oczywiście otwierałam o 10:00. No to mówię, szkoda czasu, no to musiałam jeszcze załatwić receptę do Kacpra na pieluchy, na tą melatoninę do niego. No i szybko przeleciałam, jeszcze rano byłam u lekarza z moją tarczycą, bo musiałam po raz kolejny krew pobrać, bo mi lekarz wczoraj do mnie tak, a kiedy pani pobiera krew? No mówię, no dawno to było, a mówi, a czemu tak dawno to było? No bo musiałam przekładać wizyty z tego względu, że albo ja mam na kwarantannie, albo moje dziecko było na kwarantannie i było kudel mudel wielki. I jak mąż pracuje na zmiany, też po prostu się to wszystko mantoli. Nie było czasu za bardzo tego zrobić. Musiałam na świeżo znowu dać krew pobrać. No i tak. Wyniki no, na tamten czas jeszcze były nie najlepsze. Muszę brać leki. Wiadomo, muszę zostać przy tej dawce, której jestem. No i tak polecieliśmy jeszcze zobaczyć do taką. Co zauważyłam w branży odzieżowej, jakoś specjalnie się ceny nie zmieniają, spodnie nie drożeją. Tako lubię o tyle, że tam są fajne spodnie, akurat dużo lajfy mają, na tyłek mi w zasadzie wchodzą. Także ja mam tą tendencję, że mam taką figurę gruszki, mam szerokie biodra, wiadomo nogi ten, ale jakbym kupiła sobie, nie wiem, spodnie z Stradivariusa albo innego takiego, gdzie ten band z góry się za bardzo nie rozciąga, nie ma w ogóle w nim lajfy, to bym na dupę ich nie wcisła. No i tak, no i wczoraj tak obejrzałam, nie, bo miałam jakieś tam kupony na mailu, mówię, może nóż widelec, coś się fajnego znajdzie, ja mówię tak, jak weszłam do tego, tak oglądam, mówię, takie doppelgemoppelt, jak się to mówi po niemiecku, takie, nie lubię się doplować, już trochę rzeczy, albo naprawdę musi mi coś wpaść w oko.
żeby coś kupić, ale na razie jakieś rzeczy tam mam, no to nie będę zbytnio szaleć, bo szkoda pieniędzy. Wiadomo, życie drożeje i jest naprawdę nieciekawie. I teraz w tym roku, to nie jest żaden żart, kwietniowy prima aprilis, to są realia, ceny będą podniesione, ponieważ inflacja w Niemczech wynosi 7,5%, ludzie, 7,5% inflacja, to jest nie do pomyślenia. Co to się stało, żeby w tym kraju albo czegoś brakowało, albo nagle było mega, mega drogie, gdzie płace w ogóle nie idą do góry, to czy tamto. Dużo trzeba uważać też na, jak mówiłam kiedyś, na fake newsów, co się czyta i tak dalej, sprawdzone źródła. Ktoś puści balonik, ludzie to czytają, jest wielkie uhaha i tak dalej, ale to niestety jest prawdą, bo media podają, że jest inflacja 7,5%, co się odkłada właśnie na naszych cenach i te ceny maleć nie będą, będą coraz droższe. Niby obiecują tam, że benzyna czy ropa będzie trochę tańsza, no i przez to, że ta cena będzie się utrzymywać do 2 euro, ale wczoraj zauważyłam, że Super M kosztuje 2,10 euro, coś takiego. No. Także jest to drogo, no po prostu jest drogo, moi drodzy, i trzeba patrzeć na to, żeby jakoś tak się zorganizować. I z drugiej strony, jak patrzę, przykładowo ktoś, też czytałam, pisali również, że ceny chleba będą bardzo, bardzo wysokie. Dobrze, że ogólnie tak za bardzo chleba nie jem, tylko szkoda mi Kacpra, no bo on je chleb tostowy, ten pełnoziarnisty. No i tak, no to będzie ciekawie. Co zauważyłam, że wczoraj dziwnym trafem owoce były tanie. No to wiadomo, owoce się kupiło jakieś, bo owoce też trzeba witaminki jeść, prawda? Nie te sztuczne, suplementowane, ale też te naturalne trzeba jeść i to jest bardzo ważne. Dzisiaj przeczytałam ważny artykuł a propos witaminy D3. Moi drodzy, nie można jej przefolgować, nie można też jej mieć za mało. W taką pogodę jak teraz, gdzie nie ma chwilowo słońca, nie ma jakiegoś takiego powera, trzeba brać witaminę D3. Najlepiej w pierwszej połowie dnia, przeczytałam, i tuż po posiłku, gdzie ona funkcjonuje z tłuszczami nasyconymi. Także jak zjecie śniadanie, przy śniadaniu gdzieś tam tą D3 sobie łyknąć, ponieważ ta pogoda też jest taka. Ale takie mam wrażenie, że gdzieś z drugiej strony się przebija mi słońce, bo widzę, że jest z drugiej strony jaśniej. Największy problem u mnie w mieszkaniu teraz obecnie jest, jak właśnie jest mąż po nocce. Kaspi tu się śmieje, szaleje. I jest troszkę głośno, ale na szczęście są stopery i trochę to też pomaga w jakiś sposób. Mam nadzieję, że znowu nie będzie spać. Damy mu się wyspać jak najlepiej, ale trzeba się czymś teraz zająć. Także, moi drodzy, tyle wam chciałam opowiedzieć a propos podwyżek cen i tak dalej. Wczoraj czytałam jeszcze ekspercki artykuł o czym ja to czytałam? Aha, a propos, że ludzie w Niemczech są zestresowani, przepracowani. Najlepiej, gdyby byli, jakby wysokość urlopu rocznego wynosiła, dni urlopowe wynosiły 60 dni, a wakacje szkolne były przedłużone do 3 miesięcy, to jak we Włoszech. No to ja mówię, No to ciekawe, skąd weźmiemy resztę dni, jak teraz do tej pory nam brakuje tych dni, a co dopiero byśmy borykali się z naprawdę dużym problemem. Ja nie mówię, że to jest złe i tak dalej, bo wypoczynek potrzebuje każdy, ale jak człowiek nie ma tych warunków, żeby
zorganizować opiekę do dziecka niepełnosprawnego i w ogóle no to jest katastrofa, nie? Gdzie z tym dzieckiem, nie? Na zdalne sterowanie się nie da. Także normalnie w rozwoju dziecka jest tak, że dzieci w podstawówce już tam same jakoś tam funkcjonują, jak to mówią, klucz na szyja i leci, nie? Ale tak, no niestety tak jest. To jest prawda akurat, że pracownik przepracowany źle funkcjonuje i częściej choruje. To jest prawda, bo wiem to po sobie nieraz i jak za dużo jest mi czegoś, to zaczynam często chorować. Odzwierciedla się to potem stresem, przemęczeniem, po prostu jakimś takim brakiem chęci wszystkiego i tak dalej. Także no, trzeba się tu pilnować ze zdrowiem, suplementować, jeśli się da, to i odpoczywać. Ostatnio zauważyłam, bo organizm powiedział, nie można, nie tego i tak dalej, bo chciałam zrobić to, tysiąc innych rzeczy, niestety musiałam powiedzieć pas, spauzowałam i powiem, że wyszło mi to na zdrowie, czuję się dzisiaj wyspana w końcu. Także gdzieś tam ten odpoczynek jest bardzo, bardzo mega potrzebny i to już nie jedna osoba w mojej rodzinie zauważa, że ten odpoczynek jest jednak drogocenny i obojętnie w jakiej formie on by nie był, to zawsze trzeba patrzeć na to, żeby troszkę odpocząć, bo człowiek nie jest robotem. A propos jeszcze dnia dzisiejszego, dzisiaj jest 2 kwietnia, moi drodzy, bardzo ważny dzień w całym świecie, od jakiegoś czasu, już nie czytałam dokładnie od kiedy to powstało, ta inicjatywa. Obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu, także co to znaczy Światowy Dzień Autyzmu? Każdy niech się wgłębi w temat i gdzieś tam sobie poczyta, ale mogę nadmienić jedną rzecz, że jest taka sprawa tego typu, że Światowy Dzień Autyzmu jest bardzo, bardzo ważny i tu chodzi nie tylko o tą samą świadomość, tu chodzi o akceptację ludzi autystycznych, nawet dopuszczenie ich do normalnego życia, i przede wszystkim o zrozumienie. O zrozumienie. To nie jest tak, że ktoś sobie wklei, wie, że ten dzień jest i tu nie chodzi o cały dzień, czy miesiąc, czy rok autyzmu, jak to nazwiemy, ale po prostu trzeba mieć do tego po prostu jakiś światopogląd, czy jakieś nastawienie ogólne akceptacji i tolerancji przez całe życie, ponieważ ja jestem rodzicą dziecka autystycznego i wiem, jak to się je i tak dalej, i dużo ludzi nie wie o tym i albo się na krótko z tym identyfikuje, a potem się ludzi jakoś tak ludzi odpychają. To jest tak, jak człowiek człowiekowi wilkiem. I nie należy tego to tak ignorować, ponieważ naprawdę czy mobbing, czy jakaś inna forma dokuczania dziecku autystycznemu, które nie potrafi się przykładowo bronić, które jest delikatne i wrażliwe i albo wyśmiewane, to jest mega, mega trauma na całe życie i później takie dziecko nie potrafi sobie z tymi uczuciami poradzić. Osobiście mnie to nie spotkało, ale czytałam różne historie i przykładowo nawet w środowisku terapeutów zdarzyło się, że zmuszając dzieci do pracy stolikowej, tego typu rzeczy, czytałam na ten temat, że byłam w ciężkim szoku, jak to przeczytałam, że ludzie przywiązują, to terapeuci przywiązują takie dzieci do krzesła. Po prostu są różne formy jakieś tam, nie powiem znęcania się, ale jakiegoś takiego przymuszania, wymuszania, po prostu to jest tak, dać dziecku nie chce jeść, a na chama trzeba wciskać, bo coś tam i tak dalej. Nie, to nie jest droga, to dziecko się robi traumę, potem dziecko się zamyka, nie chce jeść i tak dalej. Także zważmy na to uwagę i przede wszystkim mówiąc o dniu autyzmu czy miesiącu roku autyzmu,
Patrzmy na to, nie przyklejajmy sobie tylko symbolu puzli, symbolu nieskończoności, czy jakiegoś innego symbolu, który symbolizuje ten autyzm. Z tego powodu, że w cudzysłowie solidaryzujemy się z tymi ludźmi i nic w tym kierunku nie robimy, bo tu chodzi o ten czyn, o ten zalążek, o to, żeby dać z siebie coś w tym kierunku, żeby tą świadomość innych ludzi poprawić. Przede wszystkim ta świadomość musi być poparta przykładami wdrożonych w nasze życie. To nie jest tak, że ja będę to robić, bo mam dziecko autystyczne, ale nawet świadomość tych ludzi, którzy stoją obok, nawet nie zetknęli się z tą sytuacją, wiedzą, że takie coś jest. Nie wiem, dla podwyższenia, nie wiem, progu jakichś tam algorytmów, Instagrama, innych rzeczy. Mówią, że solidaryzują się z ludźmi z autyzmem i tak dalej. Ja przykładowo nie określam człowiek autystyczny, ponieważ jest to w mojej gestii obraźliwe. To jest tak, jak kiedyś komuś gadali, że no, jak kogoś tam obrażali, komuś ktoś złości powiedział, no, to będziesz mieć dziecko autystyczne, coś tam. Tak, nie można. Ludzie, spektrum autyzmu to nie jest też choroba. Niby jest w ICD-10, ale to jest po prostu, to jest dla mnie to jest sposób odbierania świata. Dla mnie to jest ten sposób odbierania świata, który się nie zmienia. Można te wszystkie rzeczy, które są negatywne w autyzmie, czyli jakieś tiki i inne rzeczy, zminimalizować, ale tak naprawdę takiego stałego, że te wyjście z tego autyzmu, tego nie ma. Tego nie ma, moi drodzy. Na tym trzeba całe życie pracować, nad tym trzeba pracować i to konkretnie, bo ten autyzm jest na całe życie. I tak jak mówię, on się zmienia w czasie, wiadomo, bo przykładowo w przypadku dzieci one są większe, rosną. Ten światopogląd się zmienia, te dzieci się zmieniają. Przykładowo w przypadku Kacpra zauważyłam ostatnio tak. Od paru dni nastąpił skok. O, że przestał chodzić na czworakach na schodach i przestał piszczeć na schodach, bo się bawił kiedyś tam echem. I jemu przyszło do głowy, że on urósł, że on już ma problem z chodzeniem na czworakach, gdzieś tam mój tam jest niewygodnie. To znaczy, że doszła do niego świadomość, że on urósł i zaczął się zachowywać po prostu inaczej w tym momencie, co mnie bardzo cieszy i wiem, że to jest już jakiś kroczek do przodu, czyli małymi krokami, nie za dużo, nie za wiele, żeby to dziecko miało czas tą informację sobie przetworzyć. Nic na siłę, wszystko przyjdzie, także Kaspi idzie. Życzę Wam miłego dnia, także nie będę jakoś to specjalnie celebrować, ale jakoś tam będzie w naszej świadomości i tak naprawdę będziemy w tym kierunku robić różne rzeczy, żeby jakoś się to wszystko poprawiło u nas. Także miejcie to na sugestii. Miłej soboty, do zobaczenia. Cześć.